Cześć, witajcie w kolejnym filmie. Dziś mam dla Was pierwszą porcję trików, dzięki którym Wasze klejenie będzie bardziej efektywne i o wiele szybsze. Zapraszam na film. Pierwszy trik, jaki mam dzisiaj dla Was, może dla wielu osób jest bardzo oczywisty, jednak dla początkujących niekoniecznie i warto o tym wspomnieć. Podczas klejenia materiału swojego używamy ścisków i niektóre z tych ścisków, znaczna większość z tych ścisków, posiada takie twarde krawędzie, które podczas ściskania będą nam ten materiał niszczyć. Droższe ściski posiadają jakieś tam wkładki z tworzywa, czy różne takie historyjki. Ale tutaj przy przypadku takich na przykład ścisków rurowych jest bardzo prosta sprawa, ponieważ wystarczą nam dwa kawałki sklejki, czy czegokolwiek innego, co macie akurat pod ręką. Wycinacie sobie jakiś tam prostokącik, kwadracik, trapezik, co Wy tam sobie chcecie, jak żeby to wyglądało. I po prostu zakładamy to na jedną i drugą stronę. Zakręcamy taki ścisk i teraz nasz materiał jest chroniony, nie będzie się tak odkształcał. Za chwilę zobaczycie, jak to wygląda w praktyce, jak takie ściskanie wygląda, jakie są konsekwencje tego, że mocno to ściśniecie, jak to będzie wyglądało. Bardzo przydatny patent. I to jest taka jedna z podstaw. Druga sprawa tyczy się samej rury, jeżeli używacie ścisku rurowego, czy też profila. Wiadomo, że nie chcemy, żeby on się nam zabrudził i tutaj przychodzi nam z pomocą taka zwykła taśma, czy też taśma malarska. Jak już znajdziecie początek, tak. Po prostu przed klejeniem przyklejamy sobie taką taśmę. I nasza rura jest już chroniona. Robimy to dlatego, żeby klej, który jest w kontakcie z rurą, on reaguje i często się odbarwia na taki ciemny kolor. Wygląda to troszeczkę źle. No i dbamy oczywiście o same ściski, ponieważ ten zaschnięty klej potem, on będzie nam tutaj troszeczkę wadził, będziemy musieli to skrobać. No a to nie ma totalnie sensu. Poświęćmy te 20 sekund na oklejenie naszych rur i mamy pewność, że po klejeniu nasza rura będzie czysta i gotowa do użytku następnym razem. Podczas samego klejenia też materiał będzie nam uciekał i będzie tutaj powstawał taki efekt klawiszowania. Nie będzie to idealnie zlicowane, a tego chcemy uniknąć. Tutaj mam dla Was taki prosty patencik. Oczywiście film, jak to robię, pojawi się zaraz po tym, jak Wam to wytłumaczę. Robimy sobie taką listwę, która ustabilizuje nam materiał, żeby się nie ruszał. Ale po co te wycięcia? No te wycięcia są głównie po to, żeby klej, który będzie wychodził nam na łączeniach, nie sprawi, że przyklei nam się sama listwa, albo to, że nie będą się robiły takie kleksiki. Trudno się potem tego pozbyć, brzydko to wygląda, a tutaj mamy dostęp, możemy sobie ten klej jeszcze wytrzeć, kiedy no jeszcze jest dosyć płynny i możemy się go pozbyć. Proszę, tutaj sam patent jest bardzo prosty, łapiemy po prostu dwie takie listwy od góry i od dołu. Ściskamy to dosyć fajnie, tylko nie na maksa, żeby nie uniemożliwić ruchu potem ścisków tych, żeby
można było to swobodnie docisnąć. Dociskamy to potem. Tu chodzi tylko o zlicowanie materiału i to tyle. Możecie również podczas tej metody użyć prostej listwy, lecz jednak wtedy będzie konieczne zabezpieczenie jej chociażby taśmą od góry i od dołu. I znowu walka z początkiem. Także przyklejamy sobie taką taśmę od góry, od dołu i również sobie tutaj ściskamy i to odniesie nam taki sam skutek jak tamta listwa. Będzie szybciej przede wszystkim, bo nie trzeba będzie przygotowywać tamtej listwy. Ta listwa ma jedną wadę, jest przygotowana do lamelek o jednej szerokości. Do każdej klejonki no troszeczkę inaczej to będzie wyglądało. Będziecie musieli najpierw sobie przyłożyć, odznaczyć gdzie są. Jest to dosyć pracochłonne, ale jeżeli pracujecie często na przykład na jednym rozmiarze lamel, bo tak sobie ustaliliście, jest to, można sobie zrobić takie coś na zapas po prostu. Tutaj prosta listwa. Taki sam skutek ma, mamy prostą, zlicowaną, klejoną powierzchnię. Jednak tutaj tą prostą listwę możemy zastosować do dosyć krótkich elementów i gdzie dostęp będzie, że możemy sobie ścisnąć w większej ilości miejsc. No i teraz coś się dzieje, jak mamy na przykład środek klejonki i chcemy dać taką listwę. No i tu będzie problem, bo w zależności od szerokości klejonki, gdy zastosujemy listwę, która jest płaska, jak ściśniemy ją na końcu i na początku, ona nam tutaj pójdzie do góry i ten efekt klawiszowania na środku nam pozostanie. Jak temu zaradzić? Za chwilkę Wam wyjaśnię. Moja listwa jest tutaj wystrugana i jest płaska. Jest prosta, możecie zauważyć, że jest wszystko ok. No i teraz chciałbym Wam pokazać, jak ta listwa będzie się zachowywała podczas ściskania. Pokażę to Wam na moim blacie roboczym, na moim stole, ponieważ na chwilę obecną nie kleję nic większego, więc nie mam na czym Wam tego pokazać, ale zasada będzie tutaj taka sama jak podczas klejenia. Zobaczcie, jak listwa się już tutaj podniosła podczas ściskania z jednej strony. Teraz łapię ją z drugiej strony. I tutaj jest taka historyjka, że mamy szczelinę. Zobaczcie. I dobra, i to jest ten efekt, o którym mówiłem. Zauważcie, po jednej i po drugiej stronie listwa jest ściśnięta, a tutaj robi nam się szczelina, ponieważ zrobił się łuk. I jak temu zaradzić? Temat jest bardzo prosty. Jeżeli macie strug ręczny, to jest jeszcze prostszy. Żeby zapobiec temu efektowi, musimy podebrać materiał z jednej, jak i z drugiej strony, ale na środku powinno zostać go tyle samo. Zrobi nam się wtedy taki łuczek. No i tylko musimy sobie określić mniej więcej, ile tego potrzebujemy. Powiedzmy, na ten stół zróbmy no, po taki kawałek. No dobra, po taki kawałek zróbmy. Po prostu przestrugam to ja sobie na strugarce. Jeżeli macie strug ręczny, możecie to delikatnie sobie objechać od tego momentu na zewnątrz i macie gotową robotę. Zaraz Wam pokażę, jaki jest efekt po przestruganiu tego, gdy mamy już bananik. Taka przestrugana listwa. Zobaczcie, jest banan. Teraz po ściśnięciu tego zarówno początek, koniec, jak i środek dolega równo.
No, pomijając tutaj te moje małe krzywizny stołu. Ostatnie na dziś, co mam dla Was, to jest coś takiego. Możecie to sobie spokojnie wykonać z jakichś odpadów, sklejki czy czegokolwiek. A jest to zwyczajny kątownik, który pomoże Wam podczas klejenia mebli pod kątem. Wiadomo, że w końcu będziemy musieli jakieś płyty połączyć ze sobą pod kątem, a takie coś nam bardzo w tym pomoże. Jeżeli nie mamy dodatkowych rąk w warsztacie do pomocy, takie coś jest bardzo przydatne. Oczywiście można wykonać to samemu, można to kupić, ale po co coś kupować, jeżeli zrobienie tego zajmuje dosłownie 20 minut. Ja te 4 robiłem jakieś 30 minut, tylko dlatego, że miałem słabą baterię we wkrętarce i nie mogłem wywiercić tych otworów. Dobrze, zobaczcie teraz, jak tego się używa i o co chodzi. Zasada działania jest naprawdę bardzo banalna. Bierzemy nasz kątownik, ścisk, wstępnie tutaj na grubość łapiemy nasz ścisk, dociskając go do tej płyty na dole. No i bajeczka, teraz możemy to sobie odwrócić, żeby było nam trochę wygodniej. I temat jeszcze prostszy teraz. No, te ściski są nieciekawe. Ustawiamy to sobie idealnie. No i wiadomo, najlepiej sobie zrobić od razu takie 4 sztuki, które będą nam bardzo pomocne podczas montażu jakichś korpusów i tak dalej. O, jeszcze przed tym trzeba ładnie sobie wszystko wyregulować. Łapiemy i możemy sobie taki element unieść. I jest to bardzo fajne, przydatne. Na pewno będziecie z tego korzystać. I to już wszystko, co mam dzisiaj dla Was do przekazania. Mam nadzieję, że te patenty, które Wam dzisiaj pokazałem, będziecie wykorzystywać, może o których rzeczach nie wiedzieliście. Jest to idealny start dla początkujących, którzy chcieliby zacząć swoją obróbkę z drewnem i klejeniem materiałów, czy też ściskaniem w różnych nietypowych pozycjach. Jeżeli ten film Wam się spodoba, oczywiście seria będzie kontynuowana na moim kanale, więc zostawcie łapę w górę, zostawcie komentarz, żebym wiedział, że ten film Wam się podoba. A jeżeli jeszcze nie subskrybujesz mojego kanału, zrób to teraz, póki ten film się nie skończy. Będę Ci za to bardzo, bardzo wdzięczny. Widzimy się już w następnym filmie. Powodzenia, życzę miłego weekendu. Na razie, cześć.